Kule znaleźli studenci podczas eksploracji przestrzeni znajdującej się przy nawie południowej. Przestrzeń ta ukrywała kryptę murowaną, średniowieczną. I w jej przestrzeni właśnie została znaleziona kula armatnia. Kule kamienne były wykorzystywane do XV wieku. Później zostały zastąpione jednak przez kule żelazne. Były wykorzystywane przy stosunkowo prymitywnych działach. Uważamy i też uważa tak pan profesor Legendziewicz, nie jest to element detalu architektonicznego, ponieważ nie posiada takich sugestii, które by mogły tą kulę na czymś umocować. Być może jest to półprodukt. Jest to bardzo ciekawy zabytek i moim zdaniem potwierdzający sens prowadzenia badań w katedrze na tak szeroko zakrojoną skalę. Kościół był elementem systemu obronnego, nie tyle murów obronnych, ale systemu obronnego i mógł się znajdować tam magazyn amunicyjny. Jeżeli byłoby ich więcej, czyli nie jedna, tylko dwie, trzy, to w tym momencie byłoby to zasadne, bo było miejsce przechowywania, a jako kościół mógł stanowić, to ta przestrzeń mogła stanowić element obronny, dlatego też może przechowywano tam kule, nawet te kule armatnie.